obrażanie się i strzelanie fochów to bardzo nieatrakcyjne zachowania, które niszczą równowagę uczuć w związku, dlatego samemu warto wystrzegać się ich jak ognia. Natomiast co zrobić, jeśli to Twój partner zachowuje się właśnie w taki sposób? Jak się zachować? Jak na to reagować? Dzisiaj mam na to zaskakującą i bardzo skuteczną odpowiedź. Zapraszam. Justyna i Mariusz są małżeństwem i idą razem na wesele. Jak się okazuje, Justyna zna mnóstwo innych gości, z którymi nie widziała się parę lat, ale Mariusz nie zna praktycznie nikogo i do tego nie jest też typem osoby, która dobrze się czuje w obcym towarzystwie. Kiedy Justyna zostawia go na dłużej, czuje się opuszczony i zapomniany. A sytuację pogarsza fakt, że jego żona zdecydowanie za długo rozmawia z jednym ze swoich kolegów. Kiedy w końcu Justyna do niego wraca, zamienia z nim kilka zdań i natychmiast diagnozuje sytuację. Foch. Mariusz, co się stało? Nic. Jak to nic? Przecież widzę, że jesteś jakiś nie w sosie. Domyśl się. Aha, masz problem z tym, że rozmawiam z ludźmi, których nie widziałam kilka lat? Weź się lecz. I kłótnia gotowa. Jak w takim razie zachować się w takiej sytuacji? Najczęściej porady na ten temat są jednoznaczne i zupełnie błędne. Brzmią mniej więcej tak. Trzeba nauczyć Mariusza, żeby nie łapał focha. Za każdym razem, kiedy on go łapie, Justyna też musi się zdystansować i pokazać, że nie robi to na niej wrażenia. Wtedy Mariusz się nauczy, że ta strategia nie działa i przestanie ją stosować. Oczywiście to teoria, ale dlaczego to nie działa? Bo podejście jest zupełnie przedmiotowe i nie dąży do rozwiązania problemu, tylko do osiągnięcia efektu. Masz się nie obrażać. Dobre podejście łatwiej będzie zobrazować na nieco innym przykładzie. Wyobraźmy sobie, że jesteś rodzicem i masz do czynienia ze swoim płaczącym 3-letnim chłopcem. Jak to dziecku, zdarza mu się płakać i to nierzadko. Oczywiście jego płacz nie jest dla ciebie czymś miłym, jednak jeśli skupisz się wyłącznie na tym, żeby płaczu nie było, bo ci przeszkadza, to dość egoistycznie skupiasz się na sobie, nie na dziecku. Jeśli do tego wybierzesz do tego dowolny środek perswazji czy manipulacji, to tym bardziej nie rozwiążesz problemu. Tłumaczenie, że nie wolno płakać, robienie zakazów, stosowanie kar czy nawet nagród nie będzie docierało do sedna problemu, czyli powodu, dlaczego dziecko płacze. Czy jest głodne, boi się ciemności, potrzebuje bliskości? Nie wiadomo. A dopóki się tego nie dowiesz, trudno będzie ci naprawdę rozwiązać ten problem. Wbrew pozorom podobnie jest w związku. Foch czy obrażanie się to taki dorosły płacz bezsilności. To sygnał dla ciebie, że coś się dzieje nie tak z twoją ukochaną osobą. To nie jest moment na to, żeby ją opuszczać i się od niej odwracać. Chociaż wiem, że takie zachowanie może być bardzo odpychające. Mariusz, co się stało? Nic. Jak to nic? Przecież widzę, że jesteś jakiś nie w sosie. Domyśl się. Rozumiem. Chodzi ci o to, że tak długo rozmawiałam ze znajomymi? Kochanie, przepraszam, jeśli za długo mnie nie było. Wiesz przecież, że bardzo cię kocham i uwielbiam spędzać z tobą czas. To nie ma żadnego związku z tobą. Chodzi tylko o to, że nie widzieliśmy się tak długo i tak jestem ciekawa co u nich, że muszę przyznać, że straciłam trochę rachubę czasu. Czy taka reakcja nie brzmi znacznie lepiej? Czy nie ma większej szansy na rozwiązanie sporu? Jeśli spojrzymy na to z tej strony, to w praktyce ten straszny foch nie jest aż taki zły. To tylko sygnał, że coś dzieje się nie tak. Oczywiście po tym, jak rozwiążesz daną sytuację i będzie okazja, żeby spokojnie porozmawiać, warto powiedzieć swojemu partnerowi, że są inne, dużo lepsze sposoby komunikacji tego, co mu się nie podoba. Skarbie, pamiętasz naszą wczorajszą małą sprzeczkę? Pamiętam. Kiedy wtedy przyszłam do ciebie i zobaczyłam, że jesteś nie w sosie, trudno mi było się domyślić, co takiego się stało. A przecież wiesz, że cię kocham i zależy mi na tym, żebyś dobrze się czuł. Czy następnym razem, kiedy z jakiegoś powodu poczujesz się źle, powiesz mi o tym na spokojnie? Myślę, że tak dużo łatwiej będzie nam się zrozumieć. Niestety temat komunikacji w związku jest tak obszerny, że nie jestem w stanie poruszyć wszystkich aspektów, które chciałbym na takim krótkim filmie na YouTubie. Dlatego jeśli jesteście ciekawi tej wiedzy, to zapraszam na bezpłatne 50-minutowe szkolenie online, które odbywa się cyklicznie i w którym poruszam znacznie więcej aspektów komunikacji, dzięki któremu jestem pewny, że dużo łatwiej będzie Wam się dogadać z partnerem. Ta wiedza jest naprawdę
bezcenna, nie stać Was na to, żebyście ją przegapili. Dlatego zachęcam, żebyście zapisali się na to szkolenie już teraz na stronie relacje.jakzdobywać.pl. Wejdźcie tam sobie, zobaczcie, jakie są szczegóły szkolenia, kiedy jest najbliższy termin. Oczywiście to wszystko jest zupełnie bezpłatnie. No a teraz to już wszystko. Do zobaczenia. Robert Marchel.